Na pewno to jest prawdziwy mecz playoff. My walczyliśmy do końca, udało nam się doprowadzić do dogrywki. W dogrywce też rozpoczęliśmy przyzwoicie, natomiast nie mieliśmy aż tak zimną głowę w samej końcówce i to przechyliło szale zwycięstwa na stronę Zielonej Góry. Mieliśmy też w większej części meczu realizowaliśmy to, co chcieliśmy, natomiast ostatecznie wynik się liczy, przegraliśmy mecz, musimy wyjść do piątkowego meczu jeszcze bardziej zmobilizowani, jeszcze bardziej skoncentrowani. Dziękuję bardzo. Michał Nowakowski, twoja opinia o tym meczu? Przede wszystkim chciałbym pogratulować swojej drużynie, bo zagraliśmy naprawdę bardzo fajne zawody. Każdy zostawił bardzo dużo serca, wolę walki. Każdy po prostu wylał sobie wszystkie poty, jakie miał tego dnia. Mogę zapewnić, że w następnym meczu wylejemy siebie jeszcze więcej siebie damy, a niestety, tak jak teren wspomniał, zabrakło nam troszkę zimnej głowy pod koniec, ponieważ mecz już był na przysłowiowym obidelcu, już był praktycznie nas, ale uciekli nam, więc szkoda. Liczę na to, że za dwa dni odbijemy sobie to zwycięstwo. Czy są jakieś pytania? Teraz, że nie sposób nie zapytać o tą sytuację kontrowersyjną z końcówki, o szarpniętą obręcz. Pan po meczu biegł, krzyczał za sędziami. Rozumiem, że pan pretensje wyrażał do sędziów o złą interpretację tego. Nie wiem, czy tam była zła interpretacja. Ja biegałem za sędziów, żeby im podać rękę. Bo nie podaliśmy sobie ręce, mieli przyjść do stoliku, a jak widziałem, że nie przychodzą do stoliku przywitać się z komisarzem, to biegałem za nimi, żeby się przywitać po meczu. To takie są zasady w sporcie, że się wita po meczu. Natomiast ja poszedłem do komisarza, żebyśmy... Wydawało mi się inaczej, że pan dość agresywnie... No to źle. Tak, bo uciekli bez podania ręki. Normalnie się podaje ręka po zakończeniu meczu. A ta sytuacja, uważa pan, że była źle oceniona, czy nie? Nie wiem, muszę zobaczyć na wideo. Na pewno było tam szarpnięcie obręczy. Przed był też, myślę, że kontakt przed tym rzutem, ale to zostawmy to teraz. To nie jest istotne. Mentalnie bardzo was ta porażka dzisiaj przygniotła w momencie, kiedy już prawie mieliście ten stelmet na widelcu, bo tacy załamani siedzieliście po tym spotkaniu na parkiecie. Myślę, że ta porażka dzisiejsza nam dała wiarę i zmobilizowała moich chłopaków. Będzie duża mobilizacja na piątkowy mecz. Nam dużo porażka w Wrocławku w niedzielę nam zabrała dużo chęci, bo nie wyszliśmy tak, jak powinniśmy wejść. Także myślę, że dzisiejsze spotkanie może być tylko napawać nas optymizmem i wiarą, że możemy wrócić w piątek i wygrać mecz. Jeszcze chciałbym zapytać o faule, bo czy one mocno przeszkodziły w rotacji, szczególnie w połowie trzeciej kwarty, w czwartej kwarcie, bo tych fauli trochę mieliście, zawodnicy wam pospadali. Michał tutaj też siedział pół trzeciej, pół czwartej kwarty na ławce. W pierwszej połowie już mieliśmy chyba sześć faulów więcej niż Stelmet i to mocno pokrzyżowało plany, ale musimy z tym sobie radzić i to jest koszykówka. Panie trenerze, pańska opinia o tym spotkaniu? Po pierwsze, widzieliśmy, że będzie bardzo trudny mecz, że Anwil rzucił wszystko na ten mecz. Myślę, że mecz był w kratkę. Raz oni dobrze grali, raz my. Na pewno to, co my zrobiliśmy źle, pozwoliliśmy im za dużo zbiórek w ataku. Naprawdę 20 zbiórek, nie ma znaczenia, że wyda dogrywka, jest bardzo dużo. Popełniliśmy za dużo strat, specjalnie w drugiej połowie. I na pewno mecz na 14 sekund, jak prowadzi się 6 punktami, to nie ma prawa się zdarzyć, że oni doprowadzili do dogrywki, prowadzili przez nasze blendy, które nie powinny się zdarzyć. Tak samo oni mieli w dogrywce, my prawie przez 2,5 minuty nie rzuciliśmy punkta i później wróciliśmy. Na pewno wtedy pociągnął bardzo dobrze Florence. Musieliśmy grać przez rotację polską takim składem, jakim graliśmy w końcówce, ale zrobiliśmy dobrą robotę i bardzo się cieszymy, że prowadzimy 2-1. Wiemy, że serii jeszcze nie jest koniec, że czeka nas jeszcze jeden trudny mecz. Na pewno zrobimy wszystko, żebyśmy zakończyli tę serię w piątek u nas.
Dziękuję bardzo. Boris, your opinion about this game? Tough game from the first to last minute. We got problem with the offensive rebound from Anvil. And next game we need to control that. We sacrificed a lot of today. We got team spirit, big heart on the court. We fight until last seconds and in overtime when they got lead. We didn't step out, we just continue fight and on the end we win. A congratulations of my teammates to big victory. And in front of us is a new game and we need to fight like today. Thank you. To był twardy mecz od samego początku, od pierwszej do ostatniej minuty. Mieliśmy problem z tym, że Anvil bardzo dużo piłek nam zbierał na atakowanej desce, to było 20 zbiórek. Boris podkreśla to, że do końca walczyliśmy, nie poddaliśmy się, kiedy Anvil przejął prowadzenie w dogrywce. Zostawiliśmy wiele w tym meczu i gratulacje dla mojego zespołu za walkę i za wielkie serce. Czy są pytania? Panie trenerze, ten mecz kosztował was pewnie wiele takich energii fizycznych, ale mentalnie to wy jesteście podwójnie zwycięzcami tego, że wyciągnęliście tak trudną sytuację? O, pierwsze przegraliśmy taką sytuację, którą nie powinniśmy przegrać. Także z wygranego meczu Anvil przyszedł do przewagi 6-punktowej w dogrywce i my wtedy wyciągnęliśmy. Także na pewno mecz dużo nas kosztował, dużo sił. Musimy się zregenerować i zagrać. A to może być kluczowe spotkanie w tej serii całej, czy nie? Gra się na 3 zwycięstwa i zespół, który pierwszy wygra 3 razy, gra w finale. Jeżeli popatrzymy na tą końcówkę, bardzo podobnie wyglądało do tego przegranego meczu z Rosą. Co można zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji ponownie i żeby tych nerwów było mniej w ostatnich sekundach? No niestety, zawodnicy są też ludźmi, też mają nerwy, też w takich chwilach popełniają błędy. Zdarzyło się. Mam nadzieję, że się nie powtórzy i że jak będziemy prowadzić taką różnicą na tyle sekund, że pewnie wygramy mecz.